Hej, dotychczas w moich kursach zajmowaliśmy się albo zamkniętymi przestrzeniami, albo mapami z gotowych template'ów. Tutaj pokażę Wam, jak stworzyć własny, otwarty świat przy pomocy trybu Landscape. Czyli stworzymy teren. Zacznijmy od tego, że stworzymy nową mapę. Może niech to będzie nie zupełnie pusta mapa, ale też nie z otwartym światem. Basic jest wystarczająco dobrym początkiem, ponieważ ma już niebo oraz niektóre efekty. Tutaj podłoga jest akurat static meshem, więc nie za bardzo można ją modyfikować. Tutaj pokażę, jak ją usunąć dla makowców, bo w procesie wystarczy nacisnąć delete'a po zaznaczeniu. Przechodzimy do trybu landscape, bo domyślnie zawsze mamy selection do tworzenia i modyfikacji położenia obiektów. Landscape służy tylko i wyłącznie do tworzenia terenu. Według mnie jest trochę za duży. Oczywiście z czasem zobaczycie, jaka to jest wielkość tego terenu, ale jak go trochę zmniejszę, powiedzmy coś takiego. Oczywiście im większy teren, tym dłużej się generuje. Ja stworzyłem tak. Weźcie pod uwagę, że jeden kwadracik to jest około metr na metr, więc postać, zaraz zobaczycie, zajmuje mniej więcej taki kwadrat, więc z daleka widzieliście, że ich jest dosyć sporo, więc możecie się domyśleć, jakiej wielkości jest ta mapa. Może nie jest to otwarty świat, ale jest dosyć duża. Żeby stworzyć, wymodelować wybrzuszenia i wklęśnięcia, wybieramy pędzel, zmniejszamy jego wielkość i po prostu jeździmy teraz, trzymając lewy przycisk myszy. Jeżeli chcemy zrobić wklęśnięcie, to z shiftem, bez wklęśnięcia po prostu rysujemy tak, jak to wygląda. Najlepiej zawsze zagrać, zobaczyć, czy na przykład szczyt nie jest zbyt duży, bo szczyt tworzy się, im dłużej trzymamy w danym miejscu pędzel, czyli kursor myszki, który wygląda tak jak tutaj. Można oczywiście wygumować dowolny element, tylko że gumowanie wygląda w taki sposób, że zerujemy pozycję, a więc zupełnie usuwamy wszystko. Chyba że zmienimy na przykład parametry gumki, no ale w domyślnych wartościach tak to wygląda. Można oczywiście spłaszczyć teren, to jest dosyć fajne, jeżeli mamy różne pagórki i na przykład jakieś artefakty powstały przy gumowaniu lub tworzeniu, to jest bardzo fajne. Spłaszczanie może nie wygładza tak jak gumka do zera, ale spłaszcza, czyli tworzy na przykład płaską górę na szczycie, czyli coś w tym stylu. Ale jak zobaczycie, gdy włączę grę, zobaczycie, że jest dosyć wysoko ten teren. No nie wskoczycie, niewiele się da zrobić. Oczywiście jest trochę kanciasty, ale to można wyrównać później. Jeżeli mamy problem z wejściem na jakiś dowolny teren, który jest wyżej, możemy stworzyć rampę. Rampa tworzy się w taki sposób, że pokazujemy początek oraz koniec i ona dostosowuje wysokości z początku i końca oraz dodatkowe parametry typu szerokość i tworzy płynne przejście z jednej wysokości do drugiej, co też za chwilę stworzę. Czyli dodajemy rampę i tworzy się teren, po którym gracz najczęściej, jeżeli nie jest zbyt stromo, nie ma problemu, aby wejść. Więc można tworzyć tego typu rzeczy, a najczęściej rzadko się tego używa, ponieważ najczęściej chcemy stworzyć coś naturalnego, tutaj rampa natomiast wygląda, jakby faktycznie powstała przez człowieka. Czyli stwórzmy kolejne elementy, na przykład wysokie góry, coś w tym stylu. Widzicie, że im dłużej trzymam myszkę, tym jest to wyższe. Mogę teraz posłużyć się erozją. Erozja to jest tak jakby kruszenie skał. One z czasem, pod wpływem słońca, zmian temperatur, po prostu skała ulega jakiegoś rodzaju degradacji, więc to jest erozja, naturalny efekt przyrody. Mamy też efekt wymywania, czyli na przykład gdy deszcz pada, może drążyć w skalę dziurę, bądź wygładzać te nierówności, bo po prostu deszcz spływa po skalę przez tysiące lat, no i tworzy się gładki szczyt. Czyli coś takiego. Ok, jeżeli nie mamy na przykład pomysłu, jak zrobić coś nasz teren, a chcemy, żeby wyglądał jakoś niegładko, wybieramy szum. I szumem może nie trzymamy zbyt długo w jednym miejscu, ale po prostu gdy pojeździmy większym lub mniejszym pędzlem, stworzy się pewna nierówność na terenie, dzięki czemu uzyskujemy jakiś tam generyczny kształt. Oczywiście to jest jakiś szum, prawdopodobnie Perlina, który jest zastosowany jako highmapa, czyli te wybrzuszenia. Ok, możemy też zmienić rodzaj pędzla. Tutaj na przykład naciskamy w jednym miejscu, tylko trzymamy z lewym przyciskiem albo z shiftem, żeby stworzyć wgłębienie, tak jak na początku powiedziałem. Mamy tutaj mniej więcej wymodelowany teren. Możemy zobaczyć, jak wygląda. Wygląda tak. Oczywiście na początku jest zawsze szachownica, więc tym się nie przejmujcie.
To jest bardzo wygodne, aby określić wielkość świata, bo jedna kratka to jest 1 metr. No może to nie jest zbyt łatwe do określenia tutaj, no ale można to jakoś ogarnąć. Stwórzmy sobie nowy katalog, aby tą mapę zapisać, bo kolejne kursy będą właśnie na tej mapie się opierać. Albo nad czymś podobnym. Oczywiście nie jest to jedyny sposób tworzenia mapy. Nie przejmujcie się tymi cieniami. One w grze znikają. To po prostu jest jakiś problem, który znika najczęściej jak przelecicie kamerą nad światem. Przejdźmy jednak do landscape'a. Co jeżeli mamy jakąś highmapę, czyli obrazek w skali szarości, który coś przedstawia? Możemy wykorzystać to, aby wymodelować automatycznie świat. Ja tutaj akurat skorzystałem z dosyć wysokiej rozdzielczości księżyca, krateru jednego w księżycu i jego wykorzystam. Im większa rozdzielczość, tym lepiej będzie to wymodelowane. Oczywiście są różne parametry typu wysokość, no i wielkość terenu też. Jeżeli zaimportujemy teksturę, czyli highmapę w tym przypadku, zobaczycie, że teren sam się stworzy. Mniej więcej wygląda tak jak to na obrazku, czyli jest to krater, do którego linka oczywiście pod filmikiem znajdziecie. Tak to wygląda, czyli jest nie za bardzo skomplikowane tam, gdzie gramy, natomiast są wysokie szczyty poza kraterem. Oczywiście niektóre elementy też wyglądają jak krater, znacznie łatwiej tak je wymodelować, czyli na przykład na podstawie jakiejś highmapy, niż w inny sposób. Tutaj akurat widzicie bardzo otwarty świat, bo też i mapa jest duża, no i ta tekstura też dosyć bardzo rozszerzyła nasz obszar.